Cześć Paulino, jesteś nominowana w kategorii? Elektronika. Jesteś zadowolona z tej kategorii, bo jak patrzę na niektórych artystów, którzy na przykład grają rockową, popową muzykę, są nominowani alternatywa. A ty chyba jesteś, no, po warunkach, krótko mówiąc. Myślę, że jest tak mało tych kategorii i tak różnorodne są te projekty muzyczne, czy też płyty, czy artyści, że bardzo trudne jest wrzucenie nas do jakiejś szuflady. Więc nie wiem, ja czuję, że trochę każdej kategorii jest we mnie, więc ciężko by mi było się samej skategoryzować. Powiedz mi, czy jest szansa, żeby wasza muzyka trafiła pod strzechy? Bo to jest jednak muzyka, która, do której potrzeba jednak jakiegoś backgroundu muzycznego. Czy to jest dla takiego statystycznego Kowalskiego twój projekt, czy też twoje dokonania solowe i nie tylko? Nie zastanawiam się nad tym tak za specjalnie, bo wydaje mi się, że trochę wierzę w taką opatrzność, że ta muzyka, która ma dotrzeć w daną strzechę, tam dociera. I często zaskakujące są postaci, które do mnie przychodzą i mówią, że słuchają na przykład starsze osoby albo super małe i nigdy nie wiesz. Paulino, czy myślisz o tym, żeby wrócić do korzeni, w sensie do rapu? Bo teraz patrzę, że rap i disco polo, oczywiście o disco polo ciebie nie będę pytał, chociaż może i takie propozycje się trafiają, żeby wrócić, jakby to powiedzieć, takiego R&B, rapu, żeby to elektroniczne. Słuchałeś mojej płyty? Oczywiście, że słuchałem. I tam właśnie są różnorodne rzeczy. To wszystkiego wracam. Ale nie wszyscy słuchali, dlatego też rozmawiam z tobą, żeby właśnie nasi widzowie włączyli. Myślę, że mocno wracam i do R&B, i do rapu, natomiast w jakiejś takiej nowej odmianie. Znaczy, wasza muzyka bardziej mi się kojarzy z takimi klubowymi pomieszczeniami. Czy jest szansa w sezonie letnim, żeby otworzyć się na plenery? Tak, widzimy się na festiwalach, widzimy się w różnych pięknych miejscach nadrzecznych i plenerowych. A gdzie was można znaleźć? Media społecznościowe czy w zupełnie jakichś innych miejscach? Facebook, Instagram ma najwięcej kontentu o nas. Okej, dobra. Nazwa, żeby, bo niektórzy nasi widzowie bardziej cię kojarzą właśnie ciebie jako Paulina Przybysz niż z twojego projektu. Paulina Przybysz, tak nazywa się teraz płyta pod imieniem Paulina Przybysz. Działa. Czyli klasyk. Płyta nazywa się Chodź Tu, ale wydałam jako Paulina Przybysz. Czyli wy chodźcie do Pauliny i oglądajcie. Tak. Paulino, jeszcze raz gratulacje, muzyka elektroniczna. To chyba dzisiaj współczesny pop. Chyba tak, chyba wszystko jest podłączone już teraz do prądu. Aczkolwiek jak tak trzymam tego Fryderyka i myślę sobie o tym, jak rzadko ćwiczę na fortepianie, ja lubię grać sobie Chopina, to mnie to będzie teraz motywowało do powrotu do analogu. Czyli co, liczymy teraz na nominację Muzyka Poważna, Paulina Przybysz? Nie, żartuję. Czy muzyka elektroniczna to jest to, co teraz masz głęboko w sercu? Czy jednak tęsknisz za tymi starymi czasami, za funkiem, R&B, hip-hopem, rzekłbym nawet? Tak naprawdę w tej elektronice się wszystko topi. Mój wokal chyba zawsze był i będzie dość soulowy, hip-hopowy, więc za niczym nie tęsknię, bo wszystko sobie, że tak powiem, wszystkiego dokonuję tam, czego chcę. Paulino, jesteś wykształcona muzycznie, a czy twoim zdaniem muzykę elektroniczną może tworzyć każdy? Trochę tak jest, że to jest cudowne, że każdy może zdobyć się na sprzęt, oprogramowanie i robić muzykę i dużo ludzi totalnie nie po szkołach robią przepiękne rzeczy. Paulino, jeszcze raz dziękuję i gratulacje. Dziękuję.